Hej kochani, tu Julia i dzisiaj, jak już po tytule pewnie widzicie, irytujące teksty podczas okresu. To będzie krótki filmik, wydaje mi się, że te teksty słyszała każda z nas już nie raz w swoim życiu. Także jeżeli jesteście ciekawi, co przygotowałam i ja się do tego odniosę, bo do niektórych tekstów prawdopodobnie będę się w jakiś sposób odnosić, no to zapraszam do oglądania. Ale w tym filmiku właśnie widzę, że wielu rzeczy nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachowują do drugiego człowieka, no ale tak już niestety jest. Pierwszy tekst. Współczuję ci i wszystkim dziewczynom, które mają okres. Wy to macie przerąbane. Niby tak, niby nie. No cóż, takie życie, nic na to nie poradzimy. No, okres, rzecz ludzka. No i co? No? Szkoda, że tylko my kobiety go mamy i niektórzy faceci nie mogą tego zrozumieć, w jaki sposób to działa i dlaczego czasem się tak zachowujemy, a nie inaczej. No ale trudno, tak już jest. Drugi tekst, chyba najczęściej słyszany od mężczyzn. Znowu miałaś okres? Przecież dopiero go miałaś. No, okej, ale z reguły okres mamy raz w miesiącu. No i to jest coś, na co nie masz wpływu. Okej, możesz jakoś tam tabletkami przesunąć sobie okres i tak dalej, ale czy to jest zdrowe? Nie wydaje mi się, więc no cóż, raz w miesiącu, no niestety mamy okres. No i tak już jest. I teraz tekst, który prawdopodobnie też mówią faceci, ponieważ oni tego okresu nie mieli, więc nawet sobie nie są w stanie wyobrazić, jak to wygląda. Przesadzasz, na pewno aż tak nie boli. No nie, okej, tylko że każdy z nas przechodzi okres inaczej, każdą z nas inaczej boli, każda z nas się inaczej czuje i są też różne okresy, raz się czujesz lepiej, raz gorzej, raz boli bardziej, raz mniej i jakby nie masz na to wpływu, tak już po prostu jest. Kolejny tekst to jest w ogóle fenomen, ale stwierdziłam, że go tutaj przytoczę. Cały czas jesz, pewnie znowu masz okres. To, że ktoś je, nie znaczy wcale, że musi mieć od razu okres. Czy jeżeli facet dużo je, to co, to ma okres czy coś? Totalnie nie rozumiem powiązania, ale wielokrotnie taki tekst usłyszało kilka dziewczyn, które mi podesłało te teksty, także w ogóle... Jeżeli jesz, to oznacza, że masz okres, a jeżeli nie jesz, to znaczy, że go nie masz. Nie wiem, totalnie nie rozumiem tego połączenia, bo co ma okres do jedzenia, to nie wiem. Ja z reguły lubię dużo jeść i po prostu jem i tyle. I nieważne, czy mam okres, czy go nie mam, po prostu lubię jeść i tyle. Kolejne pytanie. Ej, a ty już nie powinnaś mieć okresu? No serio? Teraz tekst osób, które już prawdopodobnie urodziły dzieci. Z reguły jest to w sytuacji, w której po prostu narzekacie, że się źle czujecie, że was brzuch boli, kręgosłup boli itd., itd. No i mówią wtedy, boli cię? Serio? To poczekaj, aż urodzisz pierwsze dziecko. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo się tym straszy, ale każdy w jakimś tam swoim wieku, w czasookresie, przeżywa wszystko inaczej. Czasem jest tak, że dla młodszych osób, dla młodszych dziewczynek czy nawet chłopców, jakiś konkretny ból jest po prostu nie do przeżycia. Jakaś konkretna sytuacja po prostu, która ma miejsce, jest dla nich największym wydarzeniem w życiu i to się zmienia z wiekiem. Więc w sumie nie rozumiem takiego porównania, bo jakie to ma znaczenie? Przecież każdy przeżywa wszystko tak jak chce, tak jak potrzebuje i tak jak to czuje. Więc nie wiem, po prostu nigdy nie zrozumiem takich porównań. No, nie użalaj się nad sobą, bo ktoś tam ma gorzej. No ale dla kogoś w tym momencie to się wydarzyło jest największą tragedią, no i po prostu musi sobie z tym poradzić. I tak jak problemy kiedyś dla mnie, nie wiem, w wieku 12 lat były mega duże, tak teraz ja się z tego śmieję. I chyba nie ma w tym nic złego, po prostu każdy przeżywa to na swój sposób. I kolejna rzecz, kolejny tekst. Z reguły zdarza się ono wtedy, kiedy macie jakieś rozchwiania emocjonalne, kiedy po prostu jesteście smutni, płaczecie czy cokolwiek. I jest to tekst, znowu płaczesz? A, pewnie dlatego, że masz okres. No właśnie nie. Czy nie mamy prawa do własnych emocji? Czy zawsze naszym wytłumaczeniem musi być okres? Jeżeli coś się złego dzieje, coś się dzieje nie tak, czy robimy coś inaczej niż z reguły, to czy od razu musimy mieć okres? Kolejny tekst jest tekstem, który po prostu mnie bawi. Nie wiem dlaczego, ale jest to tekst. Ciesz się, że masz okres, przynajmniej nie jesteś w ciąży. Serio? Teraz sytuacja, która chyba ma miejsce na większości WF-ów. Jeżeli ja chodziłam na WF, to miałam bardzo podobne sytuacje i zawsze mnie to wkurzało, ponieważ ja swoje miesiączki, jak wiecie, przechodziłam dosyć ciężko. Totalnie nie rozumiem czegoś takiego, żeby zmuszać kogoś do ćwiczeń. I nie wiem, czy te sytuacje mają miejsce teraz, w sensie w tych latach teraz, jak ktoś chodzi do szkoły,
ale kiedyś tak było na porządku dziennym i bardzo mnie to irytowało. Zawsze było pytanie przez WF-istę bądź WF-istkę, kto jest niedysponowany? No i tam niektóre się zgłaszały, niektóre nie. Po czym dostawało się wręcz opieprz i z reguły były to słowa: i co, nie zamierzasz teraz ćwiczyć? Przecież okres to nie choroba. Jak w takim stanie można ćwiczyć? W sensie, jak można w ogóle poprawnie wykonać jakieś zadanie z WF-u, jeżeli się tak czujecie? Tego nigdy nie rozumiałam, ale w tym filmiku właśnie widzę, że wielu rzeczy nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak zachowują do drugiego człowieka, no ale tak już niestety jest. Albo jest też taki tekst, który pojawia się z reguły wtedy, kiedy narzekacie, że brzuch was boli, że się źle czujecie i tak dalej. Mówi to jakaś osoba, która na przykład też miewa okres, ale przychodzi go wyjątkowo dobrze i wtedy mówi, że brzuch cię boli, serio? A mnie tam nigdy okres nie boli. Dlaczego? W sensie, po co to mówisz? To, że ciebie nie boli, no to super, tylko że tą drugą osobę ma prawo boleć. Naprawdę. Jest też kolejny tekst, który tak jakby drwi z drugiej osoby. I z reguły jest to wtedy, kiedy narzekasz, że cię brzuch boli, plecy cię bolą, głowa cię boli, ogólnie źle się czujesz itd., itd. I ktoś mówi, plecy też cię bolą? A może jeszcze paluszek i główka? To jest coś, co zawsze irytuje. I kolejny tekst i chyba już na filmik ostatni. Jeżeli ktoś cię wyprowadzi z równowagi, to z reguły słyszysz, coś tak wkurzasz, okres masz czy co? No tak, bo oczywiście, jeżeli ty się wkurzasz, płaczesz czy narzekasz, że coś cię boli, to od razu musisz mieć okres. Nie masz prawa się źle czuć, mieć gorszego samopoczucia, nie ma prawa cię nikt wkurzyć tak normalnie, tylko zawsze musisz mieć okres. No cóż, tak już jest i nic o to nie poradzimy. Pamiętaj, że jeżeli masz okres i źle się czujesz, to masz do tego prawo. A jeżeli ktoś ci dogryza tak nadzwyczajnie w świecie, bo nie wiem, bo ma gorszy dzień i ci dogryza, albo ty masz okres, albo coś i się z ciebie śmieje, to najlepiej to nie odpowiadać, mieć to gdzieś i naprawdę nie ma się czym przejmować. Tak ludzie już robią i robią tak od wielu, wielu lat i to się chyba nigdy nie zmieni, no ale trudno. Więc tak, to były wszystkie teksty, irytujące teksty podczas okresu. I na pewno wiele dziewczyn się ze mną zgodzi, że to są teksty, które naprawdę irytują. Może nie wszystkie ktoś słyszał, ale no irytują jak nic, kiedy masz okres i naprawdę czujesz się źle, a ktoś po prostu z tego drwi czy cokolwiek. Także jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, a my się widzimy już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!